dzisiejsza impreza to dla nas rozgrzewka przed 10 grudnia. 10 grudnia spotykamy się tu o 10, czyli w Balcerku. Ubierzcie się ciepło, bo będzie zimno. Będziemy majstrować i masterować święta. Cokolwiek to znaczy dla nas wszystkich. Każdy z nas będzie realizował swoje małe majstry, swoje projekty, swoje jakieś pomysły, które związane są ze świętami, ale nie do końca i niekoniecznie. Zapraszamy wszystkich, którzy majsterkują, którzy kleją, lepią, lutują, którzy chcą się przyłączyć, po to, żeby spróbować jeszcze ulepszyć te idealne święta, bo przecież one są idealne. A my je jeszcze trochę podrasujemy, bo tuning to chyba nasze ulubione słowo i ulubiona czynność. Warsztat bardzo lubi tuning, bardzo lubi zamieszanie. Dzisiaj jest zamieszanie ogromne, ale mam nadzieję, że wystarczy nam sił na przyszły tydzień. Ja próbuję zrobić choinkę z drutu, taką ozdobę świąteczną. A ten drut z czego jest? Jest on zwykłym wieszakiem, tylko kombinerkami przecięty, żeby było łatwiej. Ze zwykłego wieszaka. A, czyli taki wieszak na ubranie. Na ubrania. Można również zrobić karteczki różnego rodzaju. Świąteczne. Ewa jest mistrzynią w robieniu rzeczy z niczego po prostu. W przyszłym tygodniu czeka Was Monika, która będzie otwierała kramik z ozdobami świątecznymi. Jeśli macie stare katalogi, stare czasopisma, makarony lub inne różne wiktuały, które mogą posłużyć do zrobienia ozdób świątecznych, przynieście je ze sobą. Przynieście też stare ozdoby świąteczne, przynieście patyczki po lodach, będzie można zrobić z Agnieszką warsztatową naszą gwiazdki, przynieście stare zabawki. Cała rodzina Gawlików piekła pierniki i te pierniki były w kształcie śruby i można takie pierniki zawiesić na choince drucianej, bo tu Ewa robi choinki druciane. Ja zapraszam do szpitala dla zabawek. Jeśli macie zabawki, które już się do niczego nie nadają albo nie spełniają swojej funkcji, albo chcecie po prostu je ulepszyć, to zapraszamy. Nie gwarantujemy, że potrafimy wszystko naprawić, ale może uda nam się stworzyć coś nowego. Jeśli macie stare elementy elektroniczne, to Rafał będzie robił ozdoby świąteczne. Jeśli natomiast macie pomysł na swoje własne święta, to zapraszamy Was tutaj, czyli w 10, na Balcerku o 10 do 14. Czapki, szaliki, rękawiczki i działamy.